Dzień dobry, jest środa 9 września. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy od kartki z kalendarza. W nocy poznaliśmy dane z Australii, jednak nie wpłynęły one w jakiś znaczący sposób na notowania dolara australijskiego, bo pomimo, że były bardzo słabe, to jednak dolar australijski korzysta na tym, że rośnie globalny apetyt na ryzyko i właśnie dzięki temu jego notowania szybują w górę. Rano poznaliśmy dane z regionu, czyli inflację z Czech, a także bilans handlu zagranicznego z Węgier i inflacja z Czech, podobnie jak ta wczorajsza publikowana z Węgier, rozczarowało, co wskazuje, że także odczyt z Polski może być niższy niż zakładają to ekonomiści. O godzinie 10.30 poznamy szereg publikacji z Wielkiej Brytanii, produkcję przemysłową, produkcję wytwórczą, a także bilans handlu zagranicznego. I tutaj naszym zdaniem, niezależnie od tego jak wyjdą te dane, to istnieje szansa na to, by kurs GBP USD zniżkował, o czym więcej podczas omawiania wykresów. Dziś o godzinie 13 poznamy także liczbę wniosków o kredyt hipoteczny ze Stanów Zjednoczonych, godzinę i 15 minut później rozpoczęte budowy domów z Australii, a o godzinie 16 decyzje w sprawie stóp procentowych w Kanadzie i konsensus zakłada utrzymanie stóp na obecnym poziomie. Zaledwie jeden z 24 ankietowanych przez agencję Bloomberg ekonomistów spodziewa się obniżki stóp procentowych. O godzinie 18 poznamy jeszcze prognozy amerykańskiego Departamentu Energii na temat średniej ceny ropy naftowej w tym roku. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek euro-dolar, który po zejściu poniżej tej wzrostowej linii trendu, która jest jednak bardzo silnie naruszana w ostatnim czasie, powrócił w jej okolice i naszym zdaniem istnieje szansa na to, by zniżki były kontynuowane. Wyjście powyżej poziomu 1,1250 jest bardzo mało prawdopodobne. Bardziej możliwe jest to, że zejdziemy w okolice poziomu 1,1090 jeszcze w tym tygodniu. Kolejny wykres to wspomniany już wcześniej GBP USD, czyli funt sterling do dolara amerykańskiego. Tutaj znajdujemy się w okolicach ważnego oporu. GBP USD konsoliduje się pod tym oporem i jeżeli nie dojdzie do wyjścia ponad 1,5410 w cenach zamknięcia, to należy spodziewać się spadkowej korekty co najmniej w okolice 1,53. I kolejne dwa wykresy to indeksy. Na początek niemiecki DAX, który zgodnie z naszymi przewidywaniami dotarł w okolice bardzo ważnego oporu w strefie 10495-10560 i z tych okolic nastąpiło odejście. Tutaj grupują się zniesienia Fibonacciego, a także linia mediany i należy spodziewać się ruchu powrotnego w okolice 10385 punktów i następnie powrotu do wzrostów i zwyżek w kierunku poziomu 10850. I na koniec indeks S&P, który zdołał wybić się z trójkąta i naszym zdaniem będzie kontynuował zwyżkę do poziomu 2005 punktów. Bardzo prawdopodobne jest, że te szczyty z końca sierpnia zostaną wybite i będziemy już zmierzać w kierunku coraz wyższych poziomów, nawet do 2070 punktów. Na stałe powinniśmy zagościć powyżej poziomu 2000 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.